Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Z zachodu płyną do nas chłodne i wilgotne masy powietrza. Dzisiaj w nocy temperatura dość mocno się obniży, a o poranku lokalnie może być nawet mniej niż 10 stopni. Ta noc oprócz tego, że chłodna, będzie raczej pochmurna. Największego zachmurzenia spodziewamy się na zachodzie i na północy, natomiast opadów deszczu nie przewidujemy nigdzie. W regionie łódzkim również pochmurno i chłodno, bo na termometrach tylko 13 stopni, a rano, tak jak mówiłam, może być trochę mniej. Ciśnienie będzie spadać i to dość szybko, na barometrach 990 hektopaskali. Jutro najgorsza pogoda czeka mieszkańców regionów zachodnich i lokalnie Polski centralnej. Tutaj dużo chmur i na pewno przydadzą się parasole. Na wschodzie, południu ładnie, spokojnie i na pewno sucho. Będzie chłodno, bo tylko 18-19 stopni na północy Polski, a najcieplej ma być w centrum i na południu do 22 stopni. W regionie łódzkim ta najwyższa wartość, czyli 22 stopnie, będzie sporo słońca, ale w drugiej części dnia przybędzie chmur i mogą się trafiać przelotne opady deszczu, w przypadku naszego województwa na szczęście słabe, symboliczne. Ciśnienie w dół na barometrach 985 hektopaskali i pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Nie poprawi się ono raczej w kolejnych dniach, bo na poprawę aury liczyć nie możemy. Cały czas nad Polską, oczywiście nad regionem łódzkim również, dużo chmur, no i będzie chłodno. Czwartek i piątek mniej niż 20 stopni, w sobotę dokładnie 20 na naszych łódzkich termometrach. Dziękuję Państwu za spotkanie, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.